Cześć, w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co masz zrobić, jak zostałeś skierowany na badania psychologiczne i lekarskie kierowców i to było jednocześnie za jazdę po alkoholu, jak i przekroczenie punktów karnych. No, rzadka sytuacja i czy masz się wtedy badać dwa razy, wydając dwa razy swoją kasę, wydając dwa razy swoje pieniążki, no, czy jest jakieś inne sensowne rozwiązanie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania kierowcy, który solidnie narozrabiał jadąc po pijaku, także zaliczył kumulację. Witam serdecznie Panie Dariuszu, zostałem skierowany na badania lekarskie i psychologiczne w związku z wykroczeniem jazdy po użyciu alkoholu. Jednocześnie przekroczyłem 24 punkty karne, popełniając przy okazji kolejne wykroczenie. I w związku z tym dostałem kolejne skierowanie na egzamin i badania psychologiczne, praktycznie w tym samym terminie, niedługo po uprawomocnieniu się wyroku. I moje zasadnicze pytanie, czy muszę wykonać dwa badania psychologiczne, czy mogę jedno? Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. Także dzięki za pozdrowienia. Natomiast ja zacznę tutaj od zacytowania aktu prawnego i w rozdziale 13 ustawy o kierujących pojazdami zatytułowanym to rozdziale badanie psychologiczne przeczytasz w artykule 82 ustępie 1, że badaniu psychologicznemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu, podlega. I w punkcie 4 wymieniony jest kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli i litera A kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i literka B przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jest tam jeszcze literka C, ale dotyczy się kogo innego. No i cóż z tych moich mądrości dla Ciebie wynika? No to, że podstawa prawna obu badań jest nieco inna. Tak więc poszedłbym na jedno badanie psychologiczne, ale zabrałbym oba skierowania i poprosił psychologa transportu o dwa orzeczenia. Albo jedno, ale żeby na tym jednym konkretnie wynikały podstawy prawne jednoczesnego badania za alkohol i za punkty. No w sumie chodzi o te literki A i B. Przypuszczam, że sytuacja dla psychologa będzie rzadka, ale jak pomyśli, to i coś wymyśli. A jak wymyśli, to w Wydziale Komunikacji będzie wiadomo, że mają uwzględnić dwa różne wykroczenia. Ta sama zasada będzie Ciebie dotyczyć, kiedy potrzebujesz się przebadać jednorazowo z jakichś innych powodów, ale wtedy radzę Ci jednak, żebyś poprosił o dwa oddzielne orzeczenia, każdą na oddzielną okoliczność, na tą inną okoliczność, na inną inszość, tak aby była sprawa jasna i nie trzeba było wracać z poprawką po kolejny kwit. Także sytuacja jest naprawdę rzadka, no ale jak widzisz, komuś się to przytrafiło. Na tym kończę. Jeżeli przeszedłeś podobną historię, oczywiście koniecznie skomentuj to wideo tutaj pod spodem. No, jak to potoczyło się w Twojej sytuacji, przekaż swoją mądrość tym, co być może im się jeszcze to nie zdarzyło. Natomiast jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, daj oczywiście lajka, daj kciuka, udostępnij na Facebooku, udostępnij w Google+. No tak, abyśmy we dwóch razem szerzyli misję jazdy na jednym gazie, nie na podwójnym gazie. No i oczywiście uświadamiali wszystkich o konsekwencji jazdy na tym podwójnym. I jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej, tutaj badania lekarskie kierowców.pl. Wpadnij tam zaraz po obejrzeniu tego filmiku. Link jest w opisie do tego wideo, jeżeli to oglądasz na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, gdzieś tutaj jest guzik subskrybuj. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.